W naszym mieście zaczęła funkcjonować Radomska Rada Kobiet, w skład której wchodzi 17 kobiet z różnych środowisk zawodowych. Ten organ będzie wspierał i doradzał prezydentowi miasta Radomia, ale także inicjował wiele działań, bo już to dostrzegamy, że wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym, sportowym, gospodarczym właśnie wychodzi od kobiet. Jak zapowiada wiceprezydent miasta, nowo powołana Rada w najbliższym czasie zorganizuje pierwsze spotkanie, na którym zostaną poruszone kwestie organizacyjne. Przed nami pierwsze spotkanie, ustalenie tych naszych priorytetów i zadań, które będziemy chciały przed sobą postawić, a potem tylko wdrażanie ich w życie. Temat utworzenia Radomskiej Rady Kobiet poruszany był od wielu lat. W 2019 roku był to pierwszy w Radomiu obywatelski projekt dotyczący aktywizacji kobiet w życiu publicznym. Jednak wówczas projekt został odrzucony. Radom dołącza do miast, w których działają, prężnie działają Rady Kobiet. W Radomiu nie może być inaczej. Inicjatywę utworzenia Radomskiej Rady Kobiet poparł prezydent miasta Radosław Witkowski. Uważam, że dziś powołanie Rady Kobiet wprost wpisuje się w taki fundament naszej władzy samorządowej, którą realizujemy od 9 lat, czyli miasta nowoczesnego, miasta rozwijającego się, ale miasta, które musi odpowiadać na potrzeby wszystkich grup społecznych. Powołanie Radomskiej Rady Kobiet poparła także posłanka na Sejm i wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Kamila Gasiuk-Pichowicz. Tak, w dostojnym gronie takich fantastycznych kobiet, z których każda ma niesamowite dokonania, które jestem pewna przełożą się na dobrą pracę w Radzie Kobiet, tu Radomskiej Radzie Kobiet, które z pewnością wpłyną na lepszą jakość życia kobiet tutaj w Radomiu. Radomska Rada Kobiet będzie elementem doradczym i opiniującym w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego. Wśród miast, w których funkcjonuje Rada Kobiet, znajduje się m.in. Rybnik, Warszawa, Gdańsk czy Gdynia.